jeżeli macie taki radioodbiornik jak ten, to jest Unitra RM121, to jest on pewnie nieprzestrojony i nie odbiera UKF-u. Przynajmniej tak, jakbyście chcieli. Stary zakres był od 65 do 73, teraz żadna stacja na tym nie nadaje, ale w bardzo łatwy sposób możecie go przestroić, nie mając bardzo pojęcia nawet o elektronice. Pokażę najprostszy sposób, nie wiem, nie czytałem nigdzie o nim, sam do niego doszedłem kiedyś, jak przestrajam inne radio. Może się komuś to przyda. Wystarczy rozebrać radioodbiornik, ja już go wcześniej rozebrałem. I bardzo prosto odkręcamy kilka śrubek widocznych na obudowę. Otwieramy, nie musimy płytki zdejmować, bo potem mógłby nam ta linka mogłaby nam spaść. I moglibyśmy mieć problem z jej założeniem, co jest podobno trudne, ja nigdy tego nie robiłem, więc nawet nie ruszam. To tak, głowica UKF-u znajduje się gdzieś tu, w tym miejscu. Tutaj mamy kondensator, to jest 2,7 pikofarada. O, należy jedną nóżkę, była tu, odgiąć w górę, albo tak, żeby się nigdzie nie dotykała. I dolutować w miejsce pierwszej nóżki od dwójki kabelek, który będzie podłączony zamiast do wyjścia anteny, będzie podłączony tu. Antena jest tu, ona jest wsuwana tu, ja sobie już doczepiłem kabelek, o, pyk. Wsuwamy ją tu, a następnie przygotowujemy kabel i powinno grać. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie pokażę radio nieprzestrojone. Moim zdaniem jest to dobry sposób, gdyż nie niszczymy radia. W każdym momencie możemy wrócić do ustawień fabrycznych i radio jest dalej w 100% oryginalne. Nie zmieniamy żadnej wartości elementów. Dobra, i tak, stroimy. Jak słychać, radio szumi, ale nie odbiera żadnej stacji. Dobra. Niech sobie szumi. Teraz włożę tą antenę tutaj, tędy, co oryginalnie była. Nie jest tak prosto jedną ręką. Nie mam statywu. O. Dobra, pojawił mi się tutaj kabel. Spróbuję go przeciągnąć. Dobra, mam go. Wpychamy antenkę. Zaraz, sekundkę. O, wpychamy antenę. Tu gdzie była. I jak już mamy odgiętą tą nóżkę, przygotowujemy kabel w to miejsce. Teraz spróbujemy go przylutować. Tylko sobie telefon może ustawię, albo spróbuję jedną ręką. Może się jakoś uda. Dobra, kabelek mamy już przylutowany. I ponownie włączamy do prądu i stroimy znowu. Dzięki za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. W innych radioodbiornikach można zrobić tak samo. Nie trzeba zmieniać wartości elementów, ewentualnie wyjąć jakiś kondensator i powinno hulać. Dzięki za obejrzenie.